Dzień dobry Państwu. Chciałem dzisiaj zaprosić na audycję o niezbyt wyszukanym tytule Dawnych Wspomnień Czar. Dawnych Wspomnień Czar dlatego, że będziemy mówić o obiektach, które istniały kiedyś, dzisiaj już niestety nie istnieją. Jesteśmy w Warszawie, w śródmiejskiej dzielnicy Mokotów. Tutaj była jedna z kilku skoczni, które w Warszawie funkcjonowały dosyć dawno temu. Ale nieco więcej na ten temat opowie nam człowiek, który ma ogromną wiedzę o Warszawie, o obiektach warszawskich, Łukasz Ostojak-Kasprzycki z projektu Po Warszawsku. Cześć. Cześć Łukasz, witam Cię serdecznie. Witam. Jesteśmy na Mokotowie, ulica Czerniowiecka. Tutaj właśnie nie możemy wejść niestety dalej, bo wszystko jest ogrodzone, zamknięte na kłódki, ale tutaj właśnie była jedna z tych kilku skoczni. O niej opowiemy więcej, ale powiedz o tych, które były wcześniej budowane niż ta z lat 60. No właśnie, bo skoki narciarskie w Warszawie to już lata 20. Lata 20 na Agrykoli i w Lesie Bielańskim. Tam mieliśmy dwie skocznie, nie za duże, bo około 20-metrowe. Natomiast one przed wojną wypełniały właśnie tą naszą sportową dziurę, jaką były skoki narciarskie w Warszawie. Później, po wojnie, te skocznie zostały zmodernizowane, nawet się rozmnożyły, bo w Lesie Bielańskim powstały dwie skocznie. Jedna około 20-metrowa, druga 5-metrowa i na Agrykoli około 20-metrowa. No i w 1955 roku zaczął powstawać ten obiekt. No właśnie, to były, proszę Państwa, czasy, kiedy Warszawa się odbudowywała po ogromnych zniszczeniach wojennych, po okupacji, po Powstaniu Warszawskim. Do dziś w Warszawie jest kilka miejsc, gdzie istnieją napisy "Cały naród buduje swoją stolicę". Zgadza się. Bo cały naród ją odbudowywał. Ale był też drugi aspekt, nazwijmy to bardziej ideologiczny, bo to był 55 rok, Festiwal Młodzieży i Studentów, Stadion Dziesięciolecia oddany na tę okoliczność, Pałac Kultury 55 i Nauki. Również, tak jest. I też ktoś pomyślał, a to były takie czasy, że jak ktoś dzisiaj pomyślał, to jutro miało być zrobione, na tę okoliczność zbudowana skocznia narciarska, ale trochę to się odciągnęło w czasie. Tak, jednak nie było nazajutrz gotowe, tak jak mówisz, a trwało to 4 lata. Były jakieś przeszkody geologiczne. Geologiczne, dokładnie. Pamiętajmy, że znajdujemy się przy Skarpie Warszawskiej. Tutaj zobaczycie zresztą Państwo również, jest zjazd, zeskok, czyli po prostu zaadaptowano naturalne elementy. Dokładnie, geologicznie, w związku z czym pojawiły się pewne problemy. Obiekt miał być też bardzo nowoczesny, bo wyposażony w igielic prowadzony z NRD. Być może to również były jakieś przeszkody, które spowodowały, że ta budowa trwała aż 4 lata. Budowa trwała 4 lata, a skocznię oddano do użytku w 1959 roku. Tego igielitu jeszcze wtedy nie było. Ona początkowo była skocznią przystosowaną do skakania na śniegu. Później okazało się, że nie było jakichś zabezpieczeń i ona się właściwie do użytku zimą nie nadawała, ale pojawił się ten igielit sprowadzony z NRD w latach 70. i skocznia bardziej służyła do użytkowania jej latem. Zgadza się, no w ogóle fenomenem dla mnie jest to, jak czytam, że to do Warszawy przyjeżdżali skoczkowie z gór, tak, żeby trenować u nas, prawda? Tak jest. To jest śmiesznie fenomen. Wyglądało, bo takie są opowieści skoczków, którzy wtedy się pojawiali, mieszkali na Opo na Bielanach, wsiadali w tramwaj, brali narty ze sobą, jechali tutaj na Mokotów, tutaj skakali, potem wracali do tego Opo, była to jakaś tam atrakcja dla warszawiaków. Pomówmy o samej skoczni. Ona była żelbetonowa chyba, konstrukcja hara, ma taka, no wtedy tak budowano z piasku i wody generalnie rzecz biorąc, plus trochę żelbetonu. Miała punkt konstrukcyjny na 38 metrze, rekord nieoficjalny 40,5, nie, czy oficjalny 40,5 Antoniego Łaciaka, nieoficjalny 48. Odbywały się tutaj zawody i zimą na początku, później latem i dla juniorów, dla seniorów, dla oldboyów, między innymi Wojtek Fortuna jako oldboy w 82 roku w zawodach Pucharu Zwycięstwa tutaj startował. Piotr Fijas tutaj skakał, wielu dobrych polskich zawodników. Jak mówisz, przyjeżdżali młodzi skoczkowie, bo w górach nie było igielitu. W związku igielit później został sprowadzony do skoczni górskich, czyli to było jedyne miejsce, gdzie można było latem potrenować. Niesamowita rzecz. No i te widoki musiały być niesamowite na ulicach Warszawy, właśnie z nartami latem skoczkowie. No i rzeczywiście na zdjęciach archiwalnych możemy zobaczyć piękne ujęcia lecących skoczków. Na dole widzowie, którzy
którzy przychodzili, niezbyt może tłumnie, ale jednak bywali. No i te fotografie przenoszą nas do tamtych czasów, no do momentu, kiedy skocznia zaczęła podupadać. No tak, skocznia, co ciekawe, oddana do użytku w 1959 roku, już bodaj w 1975 próbowano ją modernizować, tak. Ale modernizacja trwała ponad 5 lat dłużej niż budowa. Dokładnie. I ta modernizacja zdaje się niewiele dała. Tak, no niewiele dała, o czym może świadczyć czas zamknięcia, upadku tej skoczni, bo 89 rok to było oficjalne zakończenie, chociaż jeszcze w latach 90. jakieś skoki się odbywały. No i skocznia już zaczęła tak naprawdę od tego czasu niszczeć i być powoli rozbierana, a jej funkcjonalność taka sportowa została zamieniona na sportową, ale pod kątem sprzedaży. Trochę tak jak ze stadionem dziesięciolecia, który dokładnie, służył najpierw sportowcom, a potem służył jako wielki jarmark. Tutaj tak. Też była giełda sportowa. Sprzętu narciarskiego, sprzętu sportowego. Potem dochodziły też jakieś inne elementy. Jak a zawsze. To były takie czasy, że handlowano właściwie wszystkim, gdzie się tak. tylko dało, w związku z tym tutaj też. Jeszcze nie tak dawno można było tutaj zobaczyć całą skocznię, natomiast z wyciętym środkiem. Są takie zdjęcia, które pokazują właśnie wieżę i sam zjazd. No ona, tak jak przypuszczam, została wycięta ze środka, żeby nikomu tak, z głupiego też to głowy nie zdaje się, to było rozbierane etapami. Tak. To znaczy ona częściowo sama się rozebrała, zgadza się. Rozpadając się pod wpływem czasu, a te, które pozostały elementy, trzeba było potem jakoś usunąć ze tak. względu na bezpieczeństwo zgadza tych, którzy się tutaj pojawiali. I bardzo długo był krajobrazem mokotowskim, właśnie była ta skocznia z tym, bez tego środka. Takim, tak. No. Jesteśmy w miejscu, w którym tam mniej więcej, nieopodal, trudno to pokazać, bo teren zarośnięty, lądowali skoczkowi. Jak już wcześniej mówiliśmy, punkt konstrukcyjny ten skoczni był umieszczony na 38 metrze, no ale najlepsi zawodnicy lądowali trochę dalej. Nie wiem dlaczego. Oficjalny rekord wynosi 40,5 metra Antoniego Łaciaka, wicemistrza świata z 1962 roku z Zakopanego, a nieoficjalny Janusza Dudy 48 metrów, ale to już były pokaźne odległości. Tutaj były trybuny, właściwie trudno to nazwać trybunami, to był teren zielony, kiedyś nie robiono ławek, tylko takie stopnie usypane z ziemi, pokryte trawą i tam mogło nawet się zgromadzić 7 tysięcy widzów i na niektóre zawody rzeczywiście dużo ludzi przychodziło. Tak, 7 tysięcy osób dość sporo jak na skoki narciarskie w Warszawie, natomiast tak jak mówisz, nie zawsze cieszyły się te zawody ogromną frekwencją. Dzisiaj jak widzimy są tutaj chaszcze, ale poza zwykłymi skokami narciarskimi mieliśmy też inne przypadki skoków. Jakbyś mógł ty powiedzieć o pierwszym. Obiekt był ciekawy z punktu widzenia filmowego, nazwijmy to, bo skocznia w Warszawie do robienia różnych ciekawych historii się nadawała znakomicie. Jerzy Skolimowski kręcił tutaj film, w którym główną rolę grał świętej pamięci Jan Nowicki. Miał na walizce zjechać po tej skoczni i się rozbić oczywiście na dole. Miał grać dubler, ale dubler z jakiegoś powodu nie mógł w tym filmie wystąpić i podobno Jan Nowicki rzeczywiście na tej walizce zjechał, spadł, na szczęście wtedy nic poważnego sobie nie zrobił, ale rzeczywiście tak to było. Ty zdaje się znasz jeszcze jakąś inną historię. Tak, mój przyjaciel Wojtek opowiadał mi historię zakładu szkolnego, gdzie założyli się z kumplem z ławki, że w jakiś sposób zeskoczy z tej skoczni. No i on wybrał sobie niefortunnie żelazne sanie do przewozu węgla, zeskoczył, zakład wygrał, ale skończył w szpitalu. Skocznia, proszę Państwa, przez ponad 50 lat istniała tutaj w tym miejscu. Przeżywała różne okresy, o których wcześniej mówiliśmy. Ostatecznie w 2010-2011 roku do końca ją rozebrano. Nie ma już nic, pozostała ta skarpa. Skocznia nazywała się skarpa, ale jest zarośnięta. Były plany, żeby tutaj coś innego jeszcze robić, ale na razie to wszystko upadło. Na razie wszystko upadło. W miejscu trybun mamy budynki mieszkalne, natomiast sam zjazd i sama skocznia są zamknięte na 400. Była skocznia, skoczni nie ma. Pozostaje wspomnienie o tym obiekcie, które kiedyś budziło dużo emocji, nie tylko wśród kibiców sportowych, wśród zawodników, ale także wśród filmowców na przykład.